Negocjacji Lecha z Adamem Nawałką, odcinek 1995. Tym razem pan Adam podobno zażądał w swoim sztabie Leo Benhakera. Na Twitterze obśmiał go od razu Andrzej Twarowski. Jeśli to prawda, to niewykluczone, że w kolejnej fazie negocjacji trener Adam Nawałka zażyczy sobie lampy Alladyna albo pierścienia Arabeli, napisał dziennikarz kanału Plus Sport. Benhaker? Podrapali się w głowy w Poznaniu. A może być Jerzy Engel? Dziennikarze Głosu Wielkopolskiego ustalili, że anioł jest w kręgu zainteresowań klubu z Bułgarskiej. Ten trafiłby pewnie do Wielkopolski w pakiecie ze swoim synem. Przerwa na kadry zbliża się ku końcowi, a w Lechu byli tam, gdzie są, czyli... Tak, dokładnie tam, gdzie jest obecnie selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Jutro kadra rozegra kolejny mecz pod wodzą Brzęczka. Na razie Brzęczek gra na zero z przodu. Media spekulują, że trener walczy już o zachowanie posady. Ale spokojnie, jak uda mu się wylecieć z pracy po Portugalii, to może tak jest, dostanie telefon z Poznania. Porażka z Portugalią, która być może zagra z biało-czerwonymi głębokimi rezerwami, może oznaczać wypadnięcie przez nasze gwiazdy z najsilniejszego koszyka. Jedna z gwiazd, konkretnie Robert Lewandowski, już wypadła ze składu przez uraz kolana. Można otwarcie powiedzieć, że atmosfera w kadrze bywała lepsza. To wpis na Twitterze Żelisława Rzeżyńskiego. Wierzę w Brzęczka, uważam, że lepszego kandydata na trenera naszej kadry nie było. Zagraniczny przeciętnik albo zgrana karta to złe tropy, ale zanim na dobre zaczął pracować, ma niezależny od siebie kryzys w szatni, znacznie poważniejszy niż problemy na boisku. Powodzenia, a zatem panowie, powodzenia i oby do jutra.